Cześć, witam Was ponownie. Wczoraj zagrałem dla Was utwór Wehikuł Czasu zespołu Jam. Natomiast chciałbym od razu sprostować, że jest to utwór dla moich uczniów, którzy są w znacznym stopniu zaawansowanym, jeśli chodzi o technikę wykonawczo-warsztatową, interpretacyjną. A dzisiaj coś dla moich uczniów początkujących. Grajcie chwyty gitarowe, które Wam zaznaczyłem, ale również nie ograniczajcie się do tych chwytów i spróbujcie nauczyć się pozostałych z materiałów, które Wam przekazałem. Jeżeli już potraficie czytać tabele chwytów gitarowych, to zapraszam do nauki tych akordów. Po pierwsze, tak jak mówiłem na lekcjach, akordy, chwyty wzmacniają Wasze palce, a swobodne później już granie, łączenie tych chwytów gitarowych, przechodzenie akordu w akord pozwoli Wam na swobodne przemieszczanie się palcami po gryfie i po progach. A dzisiaj niespodzianka. Nauczymy się gamy G-dur. Gama G-dur składa się z takich dźwięków jak G, A, H, C, D, E, Fis, G. Tę gamę będziemy grać przez dwie oktawy i grając te dwie gamy, oczywiście w wolnym tempie, tak? Pamiętajmy o tym, że będziemy potrzebowali do tego kostki w prawej ręce. Kto tej kostki nie posiada, to można zagrać ją palcami, przy okazji ucząc się już piórkowania. Zaczynamy od drugiego palca, trzeci próg, szósta struna. Tutaj mamy dźwięk G i gramy w wolnym tempie, tak jak wspomniałem. Jeżeli będą pojawiały się jakieś problemy, to oczywiście proszę o wpisywanie komentarzy pod postem. Natomiast jeśli chodzi o zagranie gamy G-dur, jeżeli ktoś z Was miałby taką możliwość i chciałby się nagrać telefonem, to można również tego typu nagranie przesłać do mnie, przesłać na naszą stronę facebookową Centrum Edukacji Kulturowej na Żubarskiej, tak abym mógł sobie zobaczyć ten materiał, filmik i ewentualnie w kolejnym filmiku podpowiedzieć, co trzeba i jak. Tak, aby było dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.